Co to za buty? To jakieś ortopedyczne? To takie duże? To nie polskie blachy. To nie polskie blachy. Tak? Jesteś po czymś, czy jesteś pijany? No, z tylko trwałą pamięć, przepraszam. Jak Doris w Nemo, tak? Słucham? Jak Doris w Nemo. A to nie znam. Tak, to nie są polskie. A nie, bo ja znam tylko trwałą pamięć. Tak. Pytam. O co chodzi? Nie, patrzę, z kim rozmawiasz tylko. A? A czemu? Są lody ekipy? Tak. A gdzie kupiliście? A nie chcesz panu sprzedać jednego, bo on już trzeciego jedno, żeby pan zaraz będzie miał. Ile mam zapłacić? A i ile? Stówka, okej? Okay? Nie, no 10 zł. O, za 10 zł to za drogo, co ty? No co pani tu robi? No pani regulaminu nie czyta, jak tu się wchodzi? Słucham? Znaczy nie wolno jeść w parku. Tak? No przecież kruszy pani. No nie wolno, no co pani robi najlepszego? Dlaczego? No bo się kruszy. No i co z tego? A kto to posprząta te okruszki później? Przecież dozorca w parku. No i ma okruszki sprzątać po pani? A w ogóle pan kim jest? No ja tu sprawdzam, jestem po prostu społeczniakiem. Tak, naprawdę? No. Muszę pokazać dokumenty. Ale społeczniakiem jestem. Tak? Dzwonię po policję, wie pani, skarżę do ludzi i tak dalej. Potargujemy jak krakowskim targiem? Zależy co i jaka cena. No pocztówkę jedną. A to pocztówkę, co ja nie mam. To magnes. Magnes, to średnio. Dlaczego? Dwa trzy magnesy. Kupię trzy, w cenie dwóch. Co? To kupię cztery w cenie dwóch. No to właśnie, to widzi pani, może być tylko gorzej, to lepiej wybrać to, co lepsze. A może po prostu pan zapłacić za cztery magnesy? Ale ja tyle nie potrzebuję. Ale tyle nie potrzebuję. Kurde. A ile jeden magnes? Zaledwie nie. Najtańszy. Najtańszy, 6 zł. O Jezus. No drogo, drogo. To co, kupię dwa? Magnesy. To zapłaci pan 12, jak będą te za szóstkę. A te z Krakowem, takie z metalu, te po lewo, niżej, o te no, to po ile one? Po 11. Po 11? Po 11. Czyli jak dwa kupię, to zapłacę dwie dychy. 22. A mogę trzy dychy zapłacić? Jak w palce. No dobra, to za te dwa zapłacę trzy dychy. O, taki i taki może być. To 30, jak się umawialiśmy, tak? Nie no, 30 niech pani nabije, tak jak się umawialiśmy. Na krakowskim targiem to krakowskim targiem. Poprosiłbym cheeseburgera na podwójnym mięsie. Oj, ciężka sprawa. Ale mogę zaproponować coś bardzo podobnego. Tylko będzie na miejscu, czy na miejscu? Na miejscu, no. Więc cheeseburgery, które będą bardzo podobne, mogę zaproponować Beyonda i do tego możemy dać podwójny serek grillański.
I też będzie stek normalnie, czy mięso z tego? W sensie to nie jest mięso, to jest imitacja mięsa, ale kształt ma taki sam wygląd. A, bo to jest wegańskie, tak? Tak. A, myślałem, że macie normalne burgery. A nie, to nie. A boczko też nie będzie do tych. Nie, okej, dobra, dobrze, przepraszam, dzięki. Oni pytają mnie, kiedy ja znowu to nagram. To jedyna opcja, żeby wyrwać się z bagna. Jedyne, co mi zostało teraz, to prawda. I przejebałem wszystko, nim zdążyłeś to zabrać.